Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Nazywam się Kosendiak Aureliusz, jestem pracownikiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale na Oko Zdrowiu, gdzie promuję zdrowy styl życia. Korzystając z okazji, chciałem podziękować za możliwość wystąpienia. Rok temu bardzo mi się podobało. Mówiłem o wyzwaniach w aspekcie kultury fizycznej, aktywności ruchowej. Dzisiaj powiem, jak ruch zmienia życie. I akurat mam to szczęście, że pani Karolina występowała przede mną. Jest na pewno ekspertem w tej dziedzinie. Ja swoją postawą też chcę wam pokazać tutaj, że poprzez ruch możemy zmieniać swoje życie. Proszę następny. A jest tu nam. Jak tu rok temu występowałem, nie chciałem odkrywać wszystkich kart. Tak, to jest okładka największego magazynu biegowego w Polsce, Runner's World. Trafiłem na tą okładkę. Tak jak pani Karolina mówiła, ciężka praca, nie talent, zostały docenione, to jest ta wartość dodana. I dlaczego jest ta okładka tutaj, jako pierwszy slajd? Nie tylko po to, żeby się chwalić, chociaż to trochę cechuje każdego człowieka. Natomiast po to, że ta okładka spowodowała to, że zaczęły się dziać kolejne bardzo ciekawe dla mnie i nie tylko dla mnie rzeczy. Proszę państwa, mamy tutaj mapę Polski. To nie chodzi o pielgrzymkę z Wrocławia do Gdańska. Po przeczytaniu tej gazety pewna rodzina z Gdańska zwróciła się do mnie na Facebooku, że jest taka sytuacja. Jest rodzina, jest trzech braci, jeden zapadł w śpiączkę. Biegał maratony, był pasjonatą aktywności ruchowej i nagle z dnia na dzień, po urządzeniu przez szerszenia, zapadł w śpiączkę. Jak ja zacząłem taką wiadomość, to nawet się nie zastanawiałem przez sekundę, czy jechać do tej rodziny, tylko padło przez telefon dokąd. Mówię, i usłyszałem Gdańsk, mówię, daleko. No ale patrząc z perspektywy tutaj podejścia ludzi do aktywności ruchowej, bo mówimy sobie o ruchu, wymyślałem wszelkiego rodzaju bariery. A że zdrowie, a że pogoda, a że brak czasu. Proszę państwa, ja się nie zastanawiałem. Siadłem na rower i pojechałem do Gdańska. Dlaczego rowerem? No, żeby ta rodzina już temu Tomkowi, bo to o Tomka chodzi, mówiła mu, że ja jadę do niego celowo i żeby był ten bodziec mocniejszy, aby ten ruch spowodował być może obudzenie tej osoby ze śpiączki. Ciężka trasa, parędziesiąt godzin bez snu, 450 kilometrów. No można, żyję, tak, jestem tutaj. Było niebezpiecznie, było w nocy, padało, nie o to chodzi. Natomiast jeżeli się chce, to można bardzo wiele zdziałać. Mimo barier, mimo wszelkich przeciwności. Marzeniem Tomka było zawsze start w triatlonie. Ja jestem pasjonatem wyzwań ze sfery aktywności ruchowej. Ukończyłem parę triatlonów Ironman, biegi ultra i wszelkiego rodzaju wyzwania. Jeszcze przede mną parę innych mam w planie, bo najważniejsza jest wizja, żeby ją mieć, tak? Nawet tu na sali są osoby, które mnie pamiętają, jak rok temu występowałem po moim wystąpieniu, dzisiaj mówią, słuchaj, przez ciebie zacząłem biegać. Czyli było warto, choćby jedna osoba. Natomiast pojechałem do tej rodziny, zostawiłem tutaj, macie na zdjęciu po lewej stronie medal z Ironmana z Klagenfurtu, gdzie startowałem, Tomkowi i mówiąc do niego, pokazywałem mu ten medal, bo parę godzin spędziłem u tej rodziny. Powiedziałem tak, jeżeli wiesz, co to jest ten medal, to mrugnij oczami. I Tomek mrugnął. Nie wiem, czy to było zbieg okoliczności, natomiast poprzez ruch chcę spowodować, że Tomek się obudzi. Cała rodzina w to wierzy. Są mi wdzięczni, że tam przyjechałem, ale to nie to chodzi. Jeżeli jest możliwość zadziałania, między innymi w tym przypadku przez ruch, to trzeba to robić. Na razie staram się pomóc w zebraniu funduszy na rehabilitację. Mamy w planach organizację biegu charytatywnego, mamy w planach różne przedsięwzięcia. Warto podejmować ten trud, bo tak naprawdę kto z państwa wie, że jest uczulony na szerszenia? Każdemu mogło się zdarzyć, tak? 39 lat, rodzina i nagle z dnia na dzień mija rok, Tomek jest w śpiączce. I tu celowo wpisałem takie hasło, które ja promuję. Każdy ma w sobie Ironmana, trzeba go tylko obudzić. Tomek Woźniak, trzymam kciuki. Bo każdy ma. Czy to będzie wyjście na spacer,
czy to będzie przepłynięcie dwóch basenów, jeżeli chodzi o aktywność ruchową, czy to będzie zrzucenie 20 kg nadwagi. Poprzez ruch możemy wpływać na nasze życie w dobie szerzących się chorób cywilizacyjnych. To już trochę tak z mojej dziedziny, bo na tej medycznej, to trochę musiałem o tym powiedzieć. Ale to nie koniec. Jak się odezwała ta rodzina, to w tym samym czasie jadę sobie autem tutaj we Wrocławiu, bo jestem wrocławianinem, dostaję telefon. Dzień dobry, pani podporucznik taka i taka, zakład karny, Kleczkowska, czy ja z panem Aureliuszem? Autentyk. Mówię, proszę pani, ja zjadę tylko na pobocze, bo nie wiem, co się dzieje. Zjechałem, mówię, nie wiem, nic do mnie nie dotarło, tylko ten zakład karny, prawda? Proszę pani, mówię, jestem w aucie, proszę mi to w mailu napisać, bo ja naprawdę, emocje straszne. Wróciłem do domu jak najszybciej, odebrałem tego maila, co się okazuje. Właśnie ta okładka, o której tutaj mówię, spowodowała, że więźniowie jakimś cudem, a może nie cudem, bo czytają dużo, bo co tam robić w tym więzieniu, czytali tą gazetę. No i wiecie, co zrobili? Tak męczyli tą panią od resocjalizacji, że ja tam muszę przyjść na wykład, że no po prostu dopięli swego. No więc musiałem pójść, tak? Poszedłem, już kilka razy tam byłem, nawiązałem z nimi współpracę. No za pierwszym razem, no odczucia były co najmniej szokujące. Jak tam byłem godzinę i wróciłem do domu autem, to sobie powiedziałem, nigdy w życiu nie chcę tam trafić. W sensie z jakieś przestępstwo. Na szczęście jeszcze jakiegoś nie popełniłem większego, poza przejściem na czerwonym na pasach. No jeszcze by się znalazło parę. Natomiast oni zaprosili mnie, bo w tej gazecie mnie określono jako człowieka, który motywuje innych do ruchu. Bardzo dużo ludziom pomagam pod kątem takim, żeby coś zacząć działać w sferze tej aktywności ruchowej, bo wiedzą, że to jest największy, najważniejszy determinant, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mówię, ludziom często się nie chce, wymyślają wszystko, bariery, nie wiadomo jakie, natomiast to nie ma co wymyślać, trzeba zacząć. No i poszedłem do tych więźniów na wykład. Stres, nie wiadomo co to będzie, jak to będzie. 75 więźniów siedzi. Mam wykład o marzeniach i wyzwaniach. I pierwsze pytanie, jakie im zadałem, po oczywiście żarcie, jak im smakował obiad, wybuchli śmiechem. Zapytałem, wziąłem sobie takiego największego z nich, nie wiem dlaczego, no tak mówię, trzeba pokazać demonstrację siły, tak? Wziąłem największego z nich i się pytam, co jest dla pana marzeniem? I zapomniałem, że jestem w więzieniu. A ten pan powiedział, wyjść z pierdla, cytuję. Wszyscy w śmiech. Ale wykład trwał 2 godziny ponad, przez 2 godziny nikt mi nie przerwał, tak? Potem przez 40 parę minut były pytania. Chcieli wiedzieć wszystko, no naprawdę od studentów takich pytań nie dostaję. Jak dostałem tam w więzieniu. Oczywiście to jest super wykład, jeżeli są pytania, bo to nie chodzi o to, żeby wystąpić i nie było pytań. To ja nie sugeruję państwu teraz. W każdym bądź razie, jeszcze nie skończyłem tego wykładu, to powiedzieli, pan jest sławny, bo pan był w gazecie, my zdjęcia z panem chcemy sobie zrobić. No to co tam zrobili, porozmawialiśmy. W życiu nie idzie poznać, że to są mordercy czy ludzie z wyrokami dożywocia, tak? Czy 25 lat, to nie o to chodzi, bo ja aż tak psychiki sobie nie chciałem obciążać, żeby się ich pytać, co oni tam robili. Na pewno na czerwonym nie przechodzili. No dobrze, no i tak stwierdziłem, no rzeczywiście, może ten ruch spowoduje, że choćby jeden z tych wszystkich osadzonych po wyjściu na wolność, bo resocjalizacja jak wygląda, tak wygląda w Polsce, tak połknie to bakcyla, bo wiemy, że ruch powoduje to, że się wydzielają endorfiny, i będzie normalnie żył, bo będzie miał sens życia, tak? Ustawi sobie jakiś cel i nie uwierzycie, po wykładzie podchodzi do mnie dwóch, mówi, proszę pana, za 5 lat wychodzę. Nie pytałem, ile siedzi. No i ja mówię, no i co z tego? A to był właśnie ten, który przeczytał i tak męczył tą panią, żeby przyjść. No bo ja bym chciał, jak pierwsze co wyjdę, takie zrobić zawody jak pan i jak ja mam to zrobić, żeby pan mi tak dostosował, bo ta cela taka mała, tu mamy tylko godzinę spacerniaka. Oczywiście program biegowy mają tam w więzieniu realizowany od chyba listopada tamtego roku. Ale ja mówię, czy umie pływać? Za 3 lata już będę mógł przepustki wychodzić, to będę mógł pływać. Mówię, rewelacja, no są chęci, jest cel, wiem, że on to zrobi. Mam taką nadzieję. Natomiast
poszedłem na drugi wykład i celem moim jest zorganizować im tam półmaraton. Już jest zgoda rektora uczelni, profesora Ziętka, patrona telewizji, więc prawdopodobnie na wiosnę będą mieć tam wydarzenie ich życia, czyli bieg na dystansie półmaratonu. No i poprosiłem ich po wykładzie. Słuchajcie, mam takie wystąpienie, no nie wiem, co tam, jak ruch zmienia życie, ja bym chciał od was usłyszeć, jak na was wpływa ruch. No i nie uwierzycie, ale wczoraj podjeżdżam na tą Kleczkowską, na bramę, bo się czeka tam przepustki i dostaję wypracowań taką stertę. No i chciałbym tutaj na dokończenie tego wykładu, na zakończenie przeczytać kilka ich takich twórczości. Pozwolę sobie czytać, bo to jest autorskie, dlatego nie chcę nic pozmieniać. Dopiero zaczynam karierę sportową w zakładzie karnym. Po 12 latach puchy nie jest to łatwe. Kondycji nie mam prawie żadnej, ale mam nadzieję, że dzięki treningom to się zmieni. Poprawi mi się samopoczucie, rozładuje napięcie emocjonalne, sposób na pozbycie się stresu. Pierwszy trening to była dla mnie droga przez mękę, ale teraz uśmiecham się, ciśnie mi się na usta. Oznacza dla mnie wolność, życie, radość, satysfakcję. Chcę przełamywać własne bariery. Tutaj takie wyznaczyłem, wybrałem fragmenty ciekawe. Nie wyobrażam sobie w danym momencie odcięcia mi od biegania, ponieważ czuję się w to niezmiernie zaangażowany. Sprawia mi to radość, daje czas na kontemplację, czego implikacją jest, mówiąc kolokwialnie, czysta głowa. No po prostu jak to wczoraj czytałem, to dostałem takiego kopa energetycznego, że wiem teraz, co w życiu ma sens, wymierzając sobie kolejne trudności, tutaj ja dodam od ciebie cele, będę dążył do pokonywania ich. Dzięki wsparciu innych można osiągnąć wszystko. Biegi dają mi poczucie bycia wolnym człowiekiem przez daną chwilę, kiedy wracam myślami do swych szczęśliwych chwil w życiu. Daje mi to siłę do walki, jestem na tyle silny, by pozbyć się wszystkich nałogów. Sport jest również odskocznią, na chwilę pozwala mi zapomnieć o problemach. I tutaj taki trochę, musiałem to dać, bo trochę o mnie. Dzięki treningom zobaczyłem, że są na tym świecie ludzie, którzy nie skreślili mnie jako człowieka za moją przeszłość i błędy życiowe i poświęcają swój czas, żeby przychodzić do zakładu, pomagać nam w treningach, za co im bardzo dziękuję. Ja to robię w czasie wolnym, tak? To jest takie hobby. Zachęcam ich do ruchu. Natomiast na podsumowanie, jak ruch zmienia życie? To Państwu zadaję to pytanie, żeby sobie to przemyśleć w domu. Każdy niech ma chwilę refleksji, jak ten ruch zmienia życie, a jeżeli tego ruchu systematycznego nie ma, to jakby mógł zmienić. Dziękuję za uwagę.